Jest zapaść systemu finansów publicznych. Jest zapaść gospodarcza, a więc z podatku kasy coraz mniej. Ale są rosnące potrzeby finansowe, bo wiadomo, im gorzej się rządzi, tym więcej pieniędzy trzeba wydawać na kupowanie głosów Polaków ich własnymi pieniędzmi. Ponadto trzeba jeszcze skądś wziąć kasę na płacenie przedsiębiorcom za to, żeby pozamykali swoje interesy i nie krzyczeli, że nie mają z czego żyć. A więc kasy nie ma, a trzeba, żeby była. A więc jest zapach nowych podatków. Oczywiście podatków, które należy nazwać inaczej niż podatki, no bo przecież jak się zaczynało rządzić, to się obiecywało, że nie będzie się podwyższać podatków i słowa trzeba dotrzymać, a najlepszą drogą do spełnienia takiej obietnicy to nazywanie podatków opłatami lub daninami. Wtedy ciemny lud to kupi i tu cytat z pana premiera, nie do wiary, że ludzie są tak głupi, że to działa. Ja oczywiście tak nie twierdzę, tak twierdził pan Mateusz Morawiecki, chyba jeszcze zanim został premierem. Oczywiście tą daninę, czy też opłatę, najlepiej skonstruować tak, żeby nie wchodziła ona do budżetu, tylko najlepiej do jakiegoś funduszu. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ano dlatego, że jeżeli forsa nie wchodzi do budżetu, to nie jest wydatkowana przez budżet, a co za tym idzie, ten podatek pod inną nazwą nie wpływa na Dzień Wolności Podatkowej, a dzięki temu politycy partii rządzącej mogą chełpić się w mediach, że oni przecież nie podnoszą podatki, czego najlepszym dowodem jest to, że Dzień Wolności Podatkowej się nawet przybliża, nie oddala, więc wszystko jest ok. No oczywiście jak ktoś się zna na ekonomii, to od razu wie, że jest to po prostu bullshit ściema i wykorzystywanie algorytmu, który nie wyłapuje całości zabierania nam pieniędzy, bo ekonomiści, którzy go opracowali, no nie przewidzieli takiej perfidii rządzącej. Tyle tylko, że większość polityków to ekonomiczne miernoty i żaden kontrpolityk przez 2 lata stosowania tej sztuczki przez Prawo i Sprawiedliwość im nie wygarnął tego, co ja w tej chwili, a i żaden dziennikarz nie widziałem, żeby się do tego odniósł. Tutaj już takich ostrych słów używał nie będę. Może po prostu panowie nie douczyli się z ekonomii. W związku z tym do tego jeszcze, jeżeli te pieniądze zabrane ludziom przejdą przez fundusz, to nie ma nad ich wydatkowaniem tak dobrej kontroli, jak nad pieniędzmi z budżetu. Znaczy, ktoś tutaj może powiedzieć, Krzysiu, bredzisz, przecież pieniądze z budżetu są rozpierdzielane na prawo i lewo. Pan Wateusz z kolegami walizkami dowozi kasę, gdzie tylko trzeba, byleby tylko bunty społeczne załatać. I tutaj przecież też to roznoszą tą kasę na prawo i lewo. No tak, ale mimo wszystko jest jednak nad tym jakaś kontrola, natomiast nad takimi funduszami to ona jest czysto iluzoryczna. Doskonałym przykładem jest tutaj coś, co jakiś czas temu wyciągnął YouTuber Gargamel. Ksywka kojarzy się ze smurfami, ale to jest człowiek, który co jakiś czas tropi naprawdę ciekawe aferki i ostatnio wyciągnął innemu YouTuberowi, że ten przytulił pieniądze od PiS-u za nagranie filmiku na określony temat, bardzo ważny politycznie dla obozu Prawa i Sprawiedliwości. Kurczę, ciekawostka, nie? Ja tutaj nie będę się wnikał już, jaki YouTuber, na jaki temat i inne tego typu rzeczy. Ważne, że według Gargamela te pieniądze poszły z Funduszu Sprawiedliwości. Słowo klucz fundusz. Otóż jest to jeden z całej masy funduszy kontrolowanych przez polityków PiS-u. No i właśnie, miało być Fundusz Sprawiedliwości, miało iść na ofiary przemocy i inne tego typu rzeczy, a poszło na kupienie filmiku, chciałoby się powiedzieć propagandowego, ale może lepiej powiedzieć ideologicznego u konkretnego YouTubera. Teraz zapewne będzie więcej takich filmików kupowanych, bo jak ujawnił znowu inny YouTuber, Kiki Świat, PiS próbuje kupować za pośrednictwem agencji reklamowych vlogi, w których twórcy będą pozytywnie wyrażać się o problemie szczepień. I nie, tu nie chodzi o to, że ja jakoś namawiam do szczepienia, czy zniechęcam do szczepienia, jestem całkowicie neutralny, tylko chciałem zwrócić waszą uwagę, jak gigantyczne pieniądze, które pochodzą od ludzi, mogą przejść do innych ludzi, gdy politycy uznają, że do tych ludzi powinny trafić, całkowicie ominą budżet, a więc nie będą wpływać na Dzień Wolności Podatkowej, a podatnicy tych pieniędzy mieć nie będą. Wyborcy PiS-u będą uważać, że to wcale nie podnosi podatków, bo nie oni za to płacą. Natomiast politycy za pośrednictwem tych funduszy dysponują gigantycznymi środkami, za które mogą kupować na przykład vlogi na tematy, które ich interesują. I czy to jest fajne z punktu widzenia oglądacza, widza YouTube'a, że ogląda nie to, co twórca naprawdę chce powiedzieć, co naprawdę ma do przekazania, tylko to, za co mu zapłacono? No właśnie. Taka oto ciekawostka. No a jeszcze w ogóle najlepiej całą tą akcję zrobić z tym nowym podatkiem, który nie będzie podatkiem i nie wejdzie do budżetu, w taki sposób, żeby zapłacili go ludzie bardzo wybiórczo i żeby swoi, czyli tacy dobrzy, poprawni ludzie, którzy są tacy prawomyślni, żeby niekoniecznie musieli go płacić, natomiast żeby takie sierściuchy wredne, które tego PiS-u nie lubią, które śmieją złe rzeczy na temat tego PiS-u mówić, albo jeszcze, broń Boże, no nie popierać, kurczę, to żeby takim tak przypierdzielić, żeby im w pięty poszło, żeby im się raz na zawsze odechciało niepopierania PiS-u. No właśnie. I tutaj wchodzi, słuchajcie, opłata od mediów. Opłata od mediów, o której informuje serwis money.pl na podstawie serwisu wPolityce.pl. wPolityce.pl to jest dość nieduży portal internetowy, ale bardzo mocno, bym powiedział, przychylny Prawu i Sprawiedliwości. Dość powiedzieć, że oni mają taki kanał na YouTube, który dumnie nazywają telewizją i który, gdy jeszcze był bardzo, bardzo mały, to do dzisiaj jest nieduży, ale wtedy to był taki turbo niszowy, a już na przykład przychodził do niego pan premier Morawiecki i to mówić na takie tematy, które były dla niego trudne, czy tak można powiedzieć, no przychodził się wygadać, chciałoby się powiedzieć, czy się tak nie mówi, ale chciałoby się tak powiedzieć, do przyjaznego medium. Także sami swoi, że się tak wyrażę, a tutaj nagłaśnia to serwis money.pl, który ma no zdecydowanie dużo większe zasięgi i taki większy szacun na mieście, jeśli chodzi o treści czysto biznesowe, no bo sama nazwa wskazuje money, czyli pieniądze, a tamten to jest raczej taki polityczny. I o co chodzi? Chodzi o to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości szuka hajsu, nie? I ten hajs chce znaleźć w kieszeniach wszystkich tych, którzy zarabiają na reklamach, czyli również w moich, ale pośrednio w waszych, bo to wy przecież płacicie de facto... Znaczy inaczej, biznes wygląda mniej więcej tak. Ja, podobnie jak każdy inny dorosły człowiek, muszę z czegoś żyć, nie? W związku z tym albo zarobię pieniądze na YouTubie, albo muszę te pieniądze zarobić gdzie indziej. Mam swoje koszty życia, grubas jestem, dużo jem, muszę gdzieś mieszkać, mam do zapłacenia internet, inne tego typu rzeczy. Mam też rodzinę, muszę więc zapewnić byt mojej rodzinie. Ona się powiększa, więc coraz więcej, że się tak wyrażę, jest potrzebnych środków, tak? I prosta piłka, gdzieś muszę te pieniądze zarobić. Albo je zarobię na YouTubie, albo je zarobię poza YouTube'em. Jak je zarobię poza YouTube'em, no to czas, który będę poświęcał na zarabianie tych pieniędzy poza YouTube'em, nie będzie przeznaczony na YouTube. Czyli będziecie mieli mniej filmów lub też będziecie mieli filmy na łatwiejsze tematy, bo na przykład na takie opracowanie takich tematów jak czasem mi się zdarza przygotowywać nawet i 2-3 miesiące do bardzo trudnego tematu, to po prostu nie będzie. Czyli albo zarabiam na YouTube, albo zarabiam poza YouTube'em. Jeśli więc część pieniędzy, które zarobię na YouTubie, zabierze mi PiS, bo mówmy wprost, zabierze mi PiS, to albo będę musiał zacząć pracować więcej poza YouTube'em, więc będzie mniej filmów, albo będę musiał, nie wiem co, wrzucić więcej reklam? Lepiej nie. W każdym razie będzie więcej reklam, albo będą dłuższe. To już YouTube zadecyduje, bo to nie ja decyduję, to jest swoją drogą bardzo ciekawe, bardzo ważne. To nie ja decyduję o tym, jakie reklamy się pojawiają, tylko YouTube, no. Więc mówiąc krótko, no, jeszcze raz podkreślam, bo ja to doceniam, tak? Też nie lubię reklam, oglądać, też mnie denerwują, ale tym bardziej doceniam każdego, kto wyłączy dla mnie Adblocka, przez to jest szansa, że mu się wyświetli reklama, no ale jak ta reklama mu się podoba i ją obejrzy, to ja sobie zarobię parę złotych. Bardzo to doceniam. Sam też stosuję taką zasadę u twórców, których szanuję, oglądam reklamy, jeśli mnie tylko zainteresują. No i tutaj po prostu, no, albo jak PiS zabierze część tych pieniędzy, to trzeba będzie zrobić więcej na tym YouTubie, a to się odbije, no to YouTube będzie decydował, ale to się odbije na tym, że tych reklam będzie więcej albo coś, albo trzeba będzie robić mniej materiału. Także to się wcześniej czy później odbije się na widzach, nie mówiąc już o tym, że na przykład tak samo będzie w telewizjach, bo telewizje też będą musiały płacić. Więc te bloki reklamowe będą dłuższe, niektórzy mniej etyczni będą robić jakieś takie, nie wiem, może właśnie takie szemrane deale, może z rządem, albo przepraszam, z jakimś którym funduszem rządowym, że nie wiem, nagle będą, nie wiem, kochać PiS przed wyborami, nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet na takim podwórku tutaj YouTube'owym, politycznym, przecież przed ostatnimi wyborami nagle takie, co najmniej dwa kanały, takie polityczne, takie bym powiedział wręcz ziejące antypisem, nagle przed wyborami zaczęły wpuszczać na kanał polityków PiS-u, zaczęli być dla nich bardzo, bardzo mili. Ciekaw jestem, czy tam potem się jakiś fundusz nie pojawił. No, oczywiście nikogo o nic nie oskarżam, tylko po prostu jestem ciekawy, chciałbym zobaczyć. Może Gargamel przejrzy finanse tych kanałów, tyle, no. No ale to też nie jest dobre dla widza, bo ja uważam, że pieniądze uważam, że twórca powinien kręcić o tym, o czym jego widzowie chcą obejrzeć i o czym on ma ochotę kręcić, a nie bo mu zapłacono, a już na pewno te pieniądze nie powinny pochodzić od polityków, tak uważam. Chyba że uczciwie to powie, nie? No i natomiast tak to jest skonstruowane, że właśnie w YouTube'a uderzy, w Facebooka uderzy, w komercyjne telewizje uderzy, ale w TVP już raczej nie uderzy. Ciekawostka, jak PiS to wymyślił. I przeczytajmy sobie artykuł w serwisie właśnie money.pl pod tytułem PiS szykuje kolejny nowy podatek, pora na opłatę od mediów. Autor tego artykułu się nie podpisał, tylko napisali, że źródło money.pl. To chyba nie jest do końca prawda, bo w tekście piszą, że źródłem jest jednak wPolityce.pl, więc chyba jednak sobie źródło przypisali niesłusznie, że to oni. Największe media w Polsce będą musiały zrzucić się na NFZ oraz nowy fundusz, który planuje utworzyć PiS. Tym razem będzie to Fundusz Wsparcia Kultury i Twórczości, czyli to już jest taki wprost, sama nazwa sugeruje, że to będzie taki fundusz, z którego PiS będzie sobie po prostu, przepraszam, powiem to bardzo kolokwialnie, kupował przychylność twórców różnych. Począwszy od przychylność twórców kultury, mediów, każdą jedną. Nie wiem, malarze, artyści sceniczni, może pani Krysia Janda przytuli troszeczkę pieniędzy na Och Teatr, czy Off Teatr, czy jak go się tam nazywa. Każdy jeden. Na przykład, ciekaw jestem, czy to będzie tak, że ten, kto bardziej pluł na PiS, ten więcej pieniędzy dostanie, żeby przestał pluć. Ciekaw jestem. Trzeba zwrócić uwagę, jak to teraz będzie wyglądać. W każdym razie Fundusz Wsparcia Kultury i Twórczości no wprost to sugeruje właśnie, że będą to po prostu, przepraszam za wyrażenie, kupowani ludzie mediów, ludzie środowiska twórcze i tak dalej. Płacić mają wszyscy, nawet Facebook, czy zamknięte od tygodni kina. No te kina to chyba są nawet dłużej zamknięte niż od tygodni. Najwięcej ci, którzy zarabiają na reklamach. No na przykład taki YouTuber zarabia tylko na reklamach. O nowym planie obciążenia mediów pisze portal wPolityce.pl. Nową opłatę lub daninę zapłacą wszystkie media, zarówno publiczne, jak i prywatne. Dlatego publiczne zaraz zobaczycie, jakie to jest sprytne. Pieniądze mają trafić na walkę z pandemią. no ciekawe, nie? Czyli, no wiecie, jeszcze kurczę trochę tak, jakby zapłaciły te media, które siały panikę pandemiczną, to jeszcze rozumiem, no. Stworzyłeś pandemię, zapłacisz, znaczy, przepraszam, stworzyłeś panikę, cofam, stworzyłeś panikę pandemiczną, przez to przyczyniłeś się do zrujnowania gospodarki, no to płać. No ale tutaj płacić mają wszystkie media, nie tylko takie na 3 litery różne. Pieniądze mają trafić na walkę z pandemią, z jednej strony na Narodowy Fundusz Zdrowia, a z drugiej na specjalnie stworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Twórczości. Nic nie przejdzie przez budżet, a więc zero kontroli wydatków budżetowych. Z funduszu będzie lecieć tak, jak będzie chciało, jak będzie zapisane na tym funduszu, a NFZ no to jest dziura bez dna, nie? Z pandemią i jej skutkami. W ten sposób rząd szuka pieniędzy na walkę z pandemią i jej skutkami. Ciekawy będzie sposób wyliczania takiej składki na nowy fundusz. Jak twierdzi portal wPolityce.pl, podstawą będzie tu przychód z reklam. Czyli kasa z reklam się najbardziej liczy. Czyli kasa z tego, że ktoś się sprzeda i zrobi na przykład odcinek, który będzie wychwalał politykę jednego czy drugiego ministra, to nie. Czy tam ideologię, którą jakaś partia polityczna ogłasza. Tak. Będzie przychód z reklam. Kto od reklamodawców zbiera najwięcej, ten również do kieszeni będzie musiał sięgnąć najgłębiej. I tutaj jest taka obawa, że na przykład youtuberzy będą opodatkowani podwójnie. Bo z jednej strony będzie opodatkowany YouTube, a uwierzcie mi, YouTube jako medium, jako platforma jest tak gigantyczny, ma tak gigantyczne zasięgi, że jest tak dużo zarabia na reklamach, że jestem przekonany, że niejedna telewizja zarabia dużo, dużo, dużo mniej. To mówię z ostrożności, bo jestem przekonany, że telewizje zarabiają mniej niż YouTube jako taki. Przy czym to nie jest to, że YouTube jest drogi. Reklamy na YouTubie są wielokrotnie tańsze niż reklamy w telewizji. To są nieporównywalne stawki. Na YouTubie jest dużo, dużo taniej. Tylko że YouTube robi tak, jako portal, robi tak gigantyczne zasięgi, że żadna telewizja nie ma do tego doskoku. Po prostu są niesamowicie gigantyczne podatki. W związku z tym te pieniądze, które zarobi YouTube na reklamach, będą gigantyczne, więc YouTube zapłaci gigantyczne podatki według gigantycznych stawek. No i prosta piłka. YouTube dzieli się pieniędzmi z youtuberami, z twórcami YouTube. Mniej więcej pół na pół. Nie pamiętam, czy YouTube zabiera 45% czy 55%, ale to jest mniej więcej pół na pół podział. No to siłą rzeczy zapłacą ci, YouTube zapłaci gigantyczne pieniądze, a więc podatku, a więc zostanie mniej do podziału między twórców a YouTube. Dalej, jak znam życie, biorąc pod uwagę, że YouTube jest portalem amerykańskim, to PiS się zabezpieczy na wypadek, gdyby ten YouTube nie chciał płacić podatków i zrobi taki numer, że twórcy YouTube też mają płacić. Czyli twórca już będzie miał i tak mniejsze przychody, bo YouTube zapłaci podatek gigantyczny, a jeszcze twórca będzie musiał zapłacić. I to naprawdę takie, powiedziałbym, no bardzo przerażające, nie? Tak. Tak, i teraz natomiast ten, który na przykład zarabia na innych rzeczach niż reklamy, nie musi płacić. Jeśli ktoś na reklamach zarabia mało, a na podbudowę budżetu, podstawę budżetu stanowią na przykład abonament radiowo-telewizyjny lub rekompensaty z budżetu, to i nowa składka nie będzie dla niego aż tak bolesna. To jest wprost nawiązanie na przykład do telewizji publicznej, która mimo tego, że ma spore zasięgi i mogłaby zarabiać bardzo duże pieniądze na reklamach, to jakoś tak, nie wiem, czy nie chce, czy nie umie na tych reklamach zarobić i ciągnie kasę. Zarówno ciągnie kasę bezpośrednio od ludzi w formie abonamentu, za to się nie płaci, jak i ciągnie kasę w formie pieniędzy z naszych podatków. Wszyscy pamiętamy, przed COVID-em przytuliły wszystkie media publiczne, w skład których wchodzi telewizja publiczna, 2 miliardy złotych. Żebyście sobie zdawali sprawę, jak gigantyczne są to pieniądze, to słynny pan Sasin, który przepierdzielił pieniądze na wybory, które się nie odbyły, to tylko 70 milionów. A miliard to jest 1000 milionów, czyli telewizja publiczna i inne media publiczne włącznie przytuliły 2000 milionów, a pan Sasin przepierdzielił tylko 70. No to gigantyczne pieniądze, prawda? I z tego nie będzie podatków. Od abonamentu też nie będzie podatków. Podatek będzie tylko od reklam, czyli od takiej najbardziej, moim zdaniem, uczciwej formy zarobkowania, bo nikomu się nic nie zabiera. Nie każesz nikomu płacić, ani nikomu już na pewno nie zabierasz, prawda? Tylko uczciwie. Są reklamy. Chcesz, żeby twórca dalej tworzył, chcesz, żeby miał pieniądze, oglądasz, no to dajesz szansę, żeby się reklama wyświetliła. Natomiast no, nie oglądasz, no to siłą rzeczy nie obejrzysz. Najuczciwsze. A takie TVP dostaje forsę podatnika, nawet takiego, który w życiu TVP nie oglądał. A i pieniądze z abonamentu, jak ma zarejestrowany telewizor, to też dostaje. Czy to jest sprawiedliwe? Nie. A teraz jeszcze nie będą od tego płacić nowego podatku, a ci, którzy uczciwie żyją z reklam, będą płacić. No właśnie. Stawka ma być również zróżnicowana w zależności od reklamowanych produktów. Jeśli są to kategorie wpływające na stosunki społeczne, to stawka opłaty będzie wyższa. Mniej zapłacą natomiast małe media oraz wydawcy prasowi. A dlaczego wydawcy prasowi mają być uprzywilejowani? Stare media. A może dlatego, że na przykład ostatnio Orlen kupił bardzo dużo tytułów prasowych. Może dlatego, że propisowskie media to są głównie poza mediami publicznymi, które utrzymujemy z podatku, to są głównie bardzo małe quasi-telewizyjki. Mówię quasi, bo one potrafią mieć zasięgi rzędu 0,003% udziału w rynku, że generalnie prawie nikt tego nie ogląda, i kanały na YouTube, które mają zasięgi mniejsze niż ja. I całe duże media, które tam na przykład mają po kilkadziesiąt pracowników albo ich po kilkaset pracowników i dziwnym trafem są bardzo mocno wspierane przez spółki Skarbu Państwa finansowo. Ciekawe, no? I oni teraz nie będą musieli płacić, albo będą płacić bardzo mało. Najwięcej zapłacą właśnie takie TVN-y, Polsaty, YouTube jako taki, czy tacy mali niezależni twórcy, chociażby dlatego, że my nie mamy za bardzo wpływu na to, jaka reklama nam się wyświetli. To jest też bardzo ważne. YouTuber żaden nie ma wpływu na to, jaka mu się reklama wyświetli. O tym decyduje YouTube, a w zasadzie o tym decyduje algorytm. Człowiek, osoba, instytucja, która chce się reklamować na YouTubie, określa parametry i na podstawie tych parametrów algorytm decyduje o tym, gdzie jaka reklama się wyświetli, w jakich ilościach. I tyle. Ja na przykład nie mogę tak zdecydować, żeby przy mnie się nie wyświetlały reklamy jakiegoś polityka. Albo żeby przy mnie nie wyświetlały się reklamy jakiejś korporacji. Nie mogę. Ale poniosę tego konsekwencje, bo wystarczy, że się wyświetli jedna reklama, której PiS nie lubi. Ta reklama, która wpływa na stosunki społeczne, i już będę płacił większe. I tutaj jest na przykład, ciekawe, wiecie jak są definiowane te stosunki społeczne, na przykład słodzone napoje lub gry hazardowe. Tak mi się wydaje, że to teraz są tylko te słodzone napoje i gry hazardowe, bo to pod stosunki społeczne chyba nie podpada, czy ktoś się napije jakiegoś drogiego, słodzonego napoju, czy nie. To mi się wydaje, że na stosunki społeczne to nie wpływa. Natomiast na przykład jak będzie się tam reklamowała wroga PiS-owi partia polityczna, to już pod stosunki społeczne zdaje się podpada. I tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. pa. Aha, póki jeszcze PiS nie drenuje portfela, to bym bardzo prosił o łapkę w górę, komentarz i oczywiście udostępnienie, bo dzięki temu ten vlog dotrze do jak największej liczby osób. No, ja, żeby nie było, bo podatki trzeba płacić, ja płacę podatki. Za 2022 rok zapłaciłem podatki, uważam, że bardzo wysokie, proporcjonalnie do tego, co zarobiłem. W innych krajach zarobiłbym dużo mniej. Natomiast, wiecie, no w pewnym momencie zaczyna się wyzysk i ucisk, nie? I wydaje mi się, że te podatki, zwłaszcza nienazywane podatkami, więc takie złośliwe, perfidne, wredne, to po prostu jest coś złośliwe, perfidne i wredne. I tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!